ten znajomy. No ja, poszło, więc dobry wieczór. Adam Zagórski i Grzegorz Brandt. I czołówka. Dzień dobry. Kurde, już na samym początku. Kiedyś się dorobimy czołówki na pewno. Tak, na pewno będzie takie, nie wiem, skaczące małpy i... albo... Nie, musi być coś takiego, wiesz... Ale to się wygrywa chyba automatycznie na Facebooka, nie? Coś takiego, dobra. Poczekamy, aż trochę osób przyjdzie. Sybilla ustawiła sobie powiadomienie, bo mówiła 5 powiadomień, więc przyszła. Witajcie serdecznie, my tylko udostępnimy na innych profilach, więc czekamy na aż więcej osób przyjdzie. Zaproście, ja też od razu. Zaproście też swoich od razu znajomych, możecie poudostępniać i rzucić serduszka w tym czasie, kiedy my będziemy udostępniać. Znaczy, pół godziny udostępniania, żebyście się nie nudzili, nie? No dobra. Siema Mortki, siema Syśka. Witajcie, witajcie. No dobrze. Dzisiaj mamy dwa główne tematy. I na Gorillasów jeszcze wrzucimy. Dwa główne tematy, a mianowicie wielki finał Run Beach Morning. Ja mam parę niespodzianek dla Ciebie. O! Ale to Ci później powiem. To nie wiedziałem. Oraz Gorillasy i tutaj też mam niespodzianki. A co? No dobra, będą niespodzianki, więc już się cieszę. Sam nie wiedziałem, że będą jakieś. Nie no, trochę nie, wiedziałem. No, bez fajerwerków, nie? No dobra. Wiecie, wielki finał odbędzie się w grudniu. Co? Ej, to zarejestrujemy. Bo mam wolny wtedy kalendarz. Dobra. Czekaj, jeszcze udostępnij na stronie jednej, w wydarzeniu udostępnij... Okay. To ja skrócę wiadomości, jakie są takie podstawowe. Wielki finał Run Beach Morning, czyli ostatni bieg w tym roku z cyklu Run Beach Morning. Ostatni nawet nie z cyklu biegów, tylko treningów, nie? Bo to tak. Są treningi. Odbędzie się 1 września o godzinie... 9. 9? Okej, okay, o godzinie 9. Myślałem, że jakoś koło południa to jest. Nie. Okay, no to wczesna pobudka, rozstawiamy się i biegniemy o godzinie 9. 5 km. Piękna nadmorska sceneria. Biegniemy i na mecie oczywiście, co wyróżnia ten wielki finał od innych treningów, każdy otrzymuje medal. I tu pierwsza niespodzianka. Adam też tego nie wie jeszcze. Jutro będzie już wizualizacja tego medalu i pokażemy Wam i myślę, że będzie najładniejszy ze wszystkich 3 edycji. A ja właśnie tak sobie dzisiaj myślałem, że poproszę Grześka, żeby na poniedziałek dopiął wizualizację. Ja właściwie już ją kończę, tylko musi być no, ładnie to przedstawione, na razie z krzywych, tylko żeby poszło już do produkcji. Natomiast myślę, że będzie najładniejszy ze wszystkich 3 edycji i najbardziej nietypowy w związku z tym, że walczę z medalami okrągłymi, więc nie będzie okrągły. Dobra, nie będzie okrągły medal, więc to już wielki plus. Ale będzie się wyróżniał chyba na tle kolekcji, chyba że jak będzie to Wasz pierwszy medal, bo też namawiamy, żeby właśnie u nas zadebiutować. To będzie no, taki dosyć ładny i widowiskowy. No właśnie, chyba z takich innych medali to Poznań Półmaraton miał taki sztylet, nie? Byłem, mam. A masz. No startowałem, bo... tylko do tego medalu jechaliśmy 400 km, żeby zdobyć taki medal. No właśnie. I mam, rzeczywiście jest pozłacany i robi wrażenie. Nie? No my nie będziemy mieli pozłacanych, ale będziemy mieli też ładne. No właśnie, to może tego to za bardzo nie widać, ale te medale jednak są ważne dla, nie wiem, wielu osób, co na przykład wieszaki sobie robią. Ja żeby... mam wieszak, nie wiem. No właśnie, ja akurat tak nie mam, ale wiem, że bardzo jest, dużo... Są. Jest to fajnie, którzy biegają właśnie, bo kolekcjonują medale. Inni biegają tylko te biegi, gdzie są fajne medale, więc nasz będzie fajny, jest taki, chociażby dlatego warto wystartować. No. A jeszcze dla innych jest to po prostu fajna pamiątka, no bo nie ukrywajmy, że każdy bieg jest otoczony jakąś historią, związany z jakimiś emocjami. No tak. I no, większość naszych biegów jest jakaś tam impreza i rozrywka, a dla niektórych jest to po prostu fajna pamiątka. Rafał tutaj pisze, że z 1 edycji był kozak medal, tam się świecił. A możemy zdradzić tajemnicę, jak powstał medal z 1 edycji? No dawaj. zamówiliśmy u producenta medale, jakieś tam w formie projektu i na tydzień przed dzwoni producent, że coś się matryca pękła czy coś i tych medali nam nie dostarczy. I w ostatniej chwili zrobili technologią jakąś, którą jeden medal kosztuje w ogóle jakiś zilion milionów dolarów. Dlatego był taki fajny, bo je na szybko robili, żeby wyjść z twarzą i zrobili nam fajne medale po prostu, więc je przypadkowo. Natomiast one były okrągłe. Były okrągłe, tak, to prawda. A teraz będą w innym kształcie, nawiązującym do trasy biegu. Nie zdążyłem przeczytać pytania. Sybilla pisała, że ma taką samą bluzę i tak trochę się dziwiła. Skąd masz taką bluzę? No taka bluza, no to jest oczywiście zupełny przypadek, że my ubraliśmy się tak samo, więc... Tak, no to jest przypadek, no czasami tak bywa. Okej, 5 km i to nie wszystko, co będzie działo się 1 września, a w ogóle gdzie się będzie działo? No właśnie, to jest dosyć ważne pytanie, bo czasami dostaję pytania, gdzie jest Molo Brzeźnie. Więc warto było powiedzieć, że to jest właśnie na Molo Brzeźnie. Są tam 2 przystanki w pobliżu, więc można bardzo fajnie sobie zaparkować. A jak spojrzycie na Molo Brzeźnie, to po prawej stronie tego molo od razu będzie wielki baner i wielka brama Big Yellow Foot. Wszystko wielkie. Tak, dosłownie. Tak samo jak ma dużą stopę, jest wysoki, tutaj może nie widać, to tak samo dużą bramę zobaczycie. Duża brama, dużo namiotów, bo będzie oczywiście depozyt, biuro zawodów i będzie też, co było na pierwszej edycji, a nie było na drugiej bodajże? Nie pamiętam już, nie było na drugiej. Czekaj, będzie tor dla dzieciaków. Tor przeszkód. No to jest niespodzianka. Sygnowany właśnie gorillasami naszymi. Tak. A w związku z tym, że gorillasami to będzie troszeczkę dłuższy, myślę, że nie zrobimy go tylko taką pętelkę z 7 przeszkodami chyba tam jest. Mhm. Tylko wydłużymy, żeby było co robić i będziemy sobie puszczać dzieciaki, będzie można trochę porywalizować. No i to też jest spoko. Więc jak macie dzieciaki albo znacie rodziców, które nie wiedzą co zrobić z energią dzieciaków, to na pewno tam warto się zjawić. W niedzielę od rana będzie można powiedzieć, albo nie macie co z dzieciakami zrobić, to możecie przyjechać i one będą sobie śmigały na torze przeszkód, a wy sobie możecie spokojnie pobiec. Myślę, że te pół godziny, jak się nimi zaopiekujemy. Dokładnie. Jeszcze żadnych gorillasów nie pogubiliśmy nigdy, więc myślę, że będzie spoko. Nie? A biegaliśmy nawet, jak zaczynały się gorillasy, to w środę biegaliśmy w okresie zimowym, gdzie było błoto, śnieg, zimno i ciemno. Więc tak. Nawet wtedy gorillasów się nie pogubiło. Sztuk dzieci się zgadzało na mecie. Tak. Chyba, że ktoś się nie przyznaje i się cieszy. Ja wcale moje dziecko nie było na tym treningu. Nie no, żartujemy oczywiście. Ale jak najbardziej zapraszamy, bo każde dziecko też... Może trochę się spieszę. Rafał pyta, czy to stopek, to będzie rozbudowany stopek, ponieważ rozciągnięty na jakieś tam pewnie 100-150 metrów. Stopek przeważnie jest mini torem przeszkód, które ma tam z 20-30, może maksymalnie 50 metrów, a my to wydłużymy na plaży, mamy całą plażę właściwie. A masz jakąś łopatę? A co, chcesz zakopywać te dzieci? Nie, ale może jakiś dół wykopać. No to możemy dół jakiś wykopać. Wiesz, żeby przeskoczyć jakiś dół. Można, jak najbardziej. Weźmiemy łopatę. Ktoś będzie się nudził, to po prostu pójdzie i sobie pokopie. Ja w pierwszej edycji kopałem rów. A była rzeczywiście. To było rozbudowanie stopka. Będzie, myślę, fajna atrakcja. Na mecie będziemy mieli takie pamiątkowe znaczki dla dzieciaków gorillasów. Butony takie przyczepiane, takie okrągłe, więc każdy dzieciaczek... Ja z doświadczenia wiem, że każdy dzieciaczek nie pobiegnie raz, ale parę razy, ale to już... No tak. No nie będziemy na pewno zabraniać się bawić na tych przeszkodach. Może uda się pomierzyć czas, jak ktoś będzie chciał porywalizować. Mhm. Pomiar czasu będzie też oczywiście na dużej trasie dla dorosłych, tudzież młodzieży, zwał jak zwał, tak. Ale wprowadzamy ten pomiar tylko jako taką informację dla tych, co chcą rywalizować, koniecznie się ścigać i chcą znać swój czas. Jeśli nie chcecie, nie zależy wam na tym czasie, to albo możecie po prostu to zignorować, albo w ogóle nawet sobie chipa do buta nie podpinać, więc dokładnie, nie ma z tym problemu. Nie ma znaczenia. To nie jest bieg o złote kalesony. Tak, tak jest. No i właśnie dlatego też z Grzeszkiem dobrze się to robi już w sumie trzecią edycję, nie? Bo tak. Nie było tak, że jedna edycja do widzenia i nie róbmy tego. Mi się teraz ostatnio kojarzy bardzo wielki finał Run Beach Morning z takim maratonem dosyć, bo w Adventure Parku w tygodniu poprzedzającym tą imprezę cały czas produkujemy Bieg Morskiego Komandosa. Od rana do wieczora. Bieg Morskiego Komandosa jest w sobotę, pierwsze starty są już o 4:45, więc to jest nieprzespana noc. Więc odbywa się ten event, jadę rano rozstawiać i produkować i realizować z Adamem wielki finał, po czym wracam z powrotem do Adventure Parku, bo jest Formuła Rekrut, Formuła Mały Komandos, na którym już też wiemy, że Gorillasy będą startować. Więc ten weekend kolejny zapowiada się. Obiecałem sobie, że nie będę robił 2 eventów. Ale ja sobie co roku powtarzam, że Run Beach Morning nie będę robił i zawsze wychodzi tak samo, więc to jest po prostu... Możemy obiecywać, a 2020 pewnie też to zrobimy. Tak, no, oczywiście. Rafał tu pisze, czy dorośli też będą mogli spróbować sił na torze przeszkód. Jak mi nie utkniesz w rurze, bo jest jedną z przeszkód, jest taka rura 2 metry, że trzeba przejść, jak nikt nie utknie, to spoko, nie? Spoko, to Rafał możesz próbować, możemy to nagrywać. Czy będzie jakaś mapka trasy? Nie mam możliwości i sprawdzić trasę. Trasa jest banalnie prosta. Możemy opublikować mapkę, pewnie zróbmy to w ogóle. Dobra. Opublikujemy mapkę, natomiast biegniemy nad morzem, później biegamy na... Tak opisowo wam szybko, biegamy na, co to jest, bulwar? Taki def. Falochron i biegniemy do charakterystycznej zielonej latarni i ta latarnia właśnie też mogę zdradzić, że to właśnie będzie ten symbol, który się pojawi na medalu. No. W poprzednim medalu była też latarnia, ale... Z czymś tam jeszcze. Jak Rafał pewnie będzie wstawiał zdjęcia, więc jeśli będziecie sobie oglądać nasz profil wielkiego finału, to na pewno zobaczycie, jakie były poprzednie medale, bo my mamy zdjęcia porobione. I tu weszła Marta Kendra, pozdrawiam cię serdecznie, bo ona zawsze te medale nakłada. Też będzie na ten? Z tego co wiem, to Marta będzie ładnie na mecie. Tak, dokładnie. Bez względu na to, jak wam pójdzie, to na mecie będzie ładnie. Dokładnie, więc na pewno będzie mega super. Z innych atrakcji jeszcze rozgadujemy się trochę za bardzo, czy nie? Ja myślę, że spoko. Zawsze taką fajną rzeczą, którą na początku, przyznam się szczerze, nie wierzyłem, a teraz już jestem ogromnym fanem, jest rozgrzewka w postaci zumby. Tak. Ania będzie? Ania Cegłowska mówiła, że ona jest na urlopie tak naprawdę i w tamtym roku też była na urlopie i wracała specjalnie z tego urlopu, żeby poprowadzić rozgrzewkę na Run Beach Morning dla nas. Sobie pewnie obiecała, że nie będzie rezygnować z urlopu. Pewnie tak, ale jak nie będzie Ani, to na pewno będzie jakaś dobra instruktorka z Z Dance, więc na pewno będzie ta rozgrzewka zumbowa. I to zawsze cieszy się fajną reakcją i rzeczywiście rozkręca i rozgrzewa przed biegiem, więc myślę, że fajna dodatkowa aktywność i tyle. Co jeszcze szukamy? Nic już nie szukamy. Propos tego, jakbyście chcieli zobaczyć, co to w ogóle ta zumba jest, to w niedzielę jest maraton zumby na plaży. W tym samym miejscu dokładnie, co jest wielki finał, czyli koło Molo i tam będzie 500 ludzi. I my z Run Beach Morning się wybieramy. I wszyscy ci ludzie później muszą wystartować u nas. To by było ciekawe. Bo ale propos liczby, to właśnie Adam mi uświadomił, ja dzisiaj tego nie sprawdzałem, ale tych pakietów na wielki finał Run Beach Morning zostało 35. Tak, 35 pakietów zostało. Zaczynamy mieć tu bardzo limitowany bieg i... tak ładnie powiadacie, że chyba wpadnę. No widzisz, specjaliści od marketingu. Więc jeśli macie wątpliwości albo odkładacie to na później, to raczej fajnie było, gdybyście się zapisali szybciej niż później, bo później może nam zabraknąć tych pakietów. Tak, tak jest. Więc nie ma na co czekać za bardzo. Bo tam jest wpisane niby 150 pakietów, ale no czy będzie te 150 pakietów, to nie wiemy, bo tak żeśmy na początku widzieli jeszcze z 2 tygodnie temu 30 parę osób, to ja już drapałem się po głowie, czy to w ogóle się odbędzie, a nagle... Nie, ja nie odwołuję eventów, jeśli już są odpalone zapisy i się dzieje, to mam taką zasadę, że robimy, bawimy się i cokolwiek by się nie działo, nawet jak będzie brzydka pogoda, a niestety mamy troszeczkę pecha do tej pogody ostatnio. Nie, na wielkim finale zawsze jest pogoda. Zawsze jest spoko, tam jest zamówione. Jest zamówione, ogarnięte, więc cokolwiek by się nie działo, ten bieg się odezwie. O, właśnie tutaj nadmieniła Ania bardzo dobrze, że właśnie maraton jest w sobotę, a nie w niedzielę. Więc tak, więc... Tutaj spaliłem. Ale... To teraz tłumacz, gdzie i jeszcze raz. Dobra, jeśli chodzi o zumbę, czyli to, co Ania prowadzi, to będzie zumba maraton w sobotę. Ja powiedziałem przed chwilą, że w niedzielę. Absolutnie nie w niedzielę, w sobotę. Jak tak piszecie jak tutaj... maraton tak? zumba czy mówię? Zumba maraton, nie pamiętam, wklejcie w ogóle linka, jeśli wiecie, to na pewno jest wydarzenie na Facebooku. Dokładnie. Tam są szczegóły. Dokładnie tak. No dobrze. Magda pisze, a czy będą ciastki? Będą, bo ty, Madzia, z tego co wiem, to robisz sama je. Wiedziała o tym? Tak. Okay. Ja najbardziej cieszę zawsze kanapki, bo to jest rano, ja nie zdążę zjeść śniadania, a zawsze są kanapki. O właśnie, bo mamy też skład wolontariuszy, on fakt, że będzie zamknięty i już każdy tam dostanie info, kto się angażował, kto będzie w składzie wolontariuszy i zawsze robimy kanapki, to też jest taka integracyjna impreza bo się spotykamy na przykład u mnie na chacie i robimy te kanapki, żeby jutro były. To też taka fajna sprawa. A i ostatnia sprawa, to wszystkich uczestników zapraszamy na afterparty w Blockficie o godzinie 18. Już jest tam zarezerwowana dla nas miejscowa. Mogę też paść? Tak. Ja tak gadam zawsze, ale po tym tygodniu pewnie pójdę spać 15 minut później. W zeszłym roku przyjechałem do Adventure Parku i zasnąłem na kładzie 10 minut po starcie rekruta. Produkcja eventów. Tak, niestety taka codzienność, ale bardzo duża satysfakcja. Tak samo jak z Gorillasów. Dokładnie. Może przejdźmy tutaj w taki sposób do Gorillasów. Dokładnie. Więc... Może kawę w termosie zrobię. Możesz. Ja mam duży termos taki eventowy. Możemy go wykorzystać. Dokładnie. Słuchajcie, jeszcze taka jedna prośba, bo teraz będziemy mówić o Gorillasach. Jeśli Wam się podoba ten live, to możecie udostępnić go u siebie albo dać właśnie tak jak Madzia tam rzuca serduszka. Rzućcie też jakieś komentarze, to zawsze pomaga, żeby więcej osób się o tym wydarzeniu dowiedziało. A im więcej nas tam jest, tym afterparty. Tak rozumiem, że o 18 to jest pytanie odnośnie afterparty. Gorillasy mogą zostać już w domu. Inaczej. Bo... Impreza afterparty jest o godzinie 18 i oczywiście wy tam sobie pójdziecie, ale ja będę na Gorillasach, więc nie bójcie się, Gorillasy swoją drogą robią. To jest afterparty, to jest dla mnie, zaczyna się dopiero po Gorillasach. Gorillasy są dla mnie mega ważnym projektem i absolutnie nie będę tu przestawiał przez jakąś imprezę zajęć. I o ile teraz była taka troszeczkę wakacyjne uspokojenie, Gdyni tego nie było, może widać, ale pewnie w Iławie i Warszawie, bo tam już też są grupy Gorillasów, taki był troszeczkę sen wakacyjny, no, tak. Ale właśnie w związku z nadejściem września, powrotem z wakacji, rozpoczęciem roku szkolnego, czy tam przedszkolnego niektórzy, Gorillasy mocno wracają i w związku z tym informacja, która jeszcze nie wyszła nigdzie na profilu, ale będzie taki event założony. Będziemy mieli 15 września, to jest też niedziela jak zawsze, wielką rekrutację do gdyńskiej drużyny. Tak, dokładnie. Pewnie będzie to wtedy wyjątkowy trening otwarty dla wszystkich, dla Gorillasów, którzy są już z nami od jakiegoś czasu i dla tych wszystkich nowych, którzy właśnie od nowego roku chcieliby do nas dołączyć. Opracowaliśmy cały system treningów, podzieliliśmy grupy na żółtą, czarną, 2 godziny. Teraz to trwa, żeby właśnie jak najwięcej móc tych dzieciaków do drużyny zapisać. No i rozbudować tą, przynajmniej tą gdyńską grupę. Event będzie oczywiście założony pewnie jakoś ten weekend już, więc będziemy go mocno promować. równocześnie ze snu takiego, chciałem powiedzieć zimowego, no lato mamy, jakie mamy, no, tak. Wakacyjnego snu budzi się Iława i już w najbliższą niedzielę tam odbędzie się duży otwarty trening, więc jeśli macie znajomych z Iławy, w Armii Mazur albo okolic, to koniecznie przekażcie taką informację. Ten event na Facebooku, na profilu Gorillas już sobie śmiga, otwarty trening dla dzieci, jakaś tam dzika plaża bodajże w Iławie. Dokładnie. A jeszcze nie powiedzieliśmy odnośnie, wróćmy do tematu wielkiego finału Run Beach Morning, że dzisiaj wieczorem w nocy, tak jak to założę, odpalamy zapisy na właśnie te biegi dzieci. Teraz już poszło w publika, więc musisz odpalić. Ale myślałem, że to ustaliliśmy już, nie? Okej. Tak, dzisiaj odpalą się zapisy dzieciaków na wielki finał Run Beach Morning na ten tor przeszkodowy. I plakaty, rzeczywiście zrobimy plakaty, one w Iławie dosyć mocno są drukowane i rozwieszane, w Trójmieście jakoś nigdy plakaty nie robiliśmy, zawsze internetowo, ale jak najbardziej skorzystamy, jeśli jest taka opcja. Jasne. Też śmiało przekazujcie, jak jesteście na zebraniach, rodzicom na ucho, że takie fajne zajęcia się prowadzą w Gdyni, ale tak naprawdę to zapraszamy właśnie tego 15. Już możecie sobie zapisać i powiedzieć swoim znajomym. Będzie otwarta rekrutacja do drużyny Gorillas. Zrobimy z Jackiem, zaplanowaliśmy już całą trasę, jak to będzie wyglądać. Chcemy zrobić to też w postaci takich lekkich zawodów, czyli pętli, żeby poznać jak najwięcej przeszkód w Adventure Parku, żeby dzieciaki mogły rzeczywiście się tam pobawić, poznać ten Adventure Park i zobaczyć, czy to jest coś dla nich, bo tak naprawdę to dziecko decyduje na samym końcu, czy chce do tego to chodzić, czy nie. Dokładnie, dokładnie. Ale z tego co wiem, to dzieci raczej chcą chodzić i cieszą się z tych zajęć i chętnie w nich uczestniczą. Rzadko się zdarza, żeby jakieś dziecko powiedziało, że mu się nie podoba. To jest naprawdę... Mamy nowego Gorillasa, już Ewelina pisze, że 15 przyprowadzi swoją córcią. Super, bardzo fajnie. Czekamy. Zapraszamy. Natomiast też sam program ogólnopolski nabiera skrzydeł, bo kilka miast w tym wrześniu zostanie powołanych, jakby kilka grup do życia. Najbliżej chyba Kraków, więc jeśli macie też znajomych w Krakowie, to myślę, że początek września, zdradzę, chociaż tego nie ustalaliśmy, ale zdradzę, że tam grupę będzie prowadził Krzysztof Chomicz, czyli taki człowiek legenda, jeśli chodzi o polskie biegi OCR. Od samego początku, odkąd pamiętam, odkąd biegi przeszkodowe pojawiły się w Polsce, to Krzysiek właśnie biegał w nich i na wielu imprezach uczestniczył, więc on będzie prowadził grupę krakowską. Super. A kiedy dokładnie to się odbędzie rekrutacja i pierwszy trening, to jeszcze musimy ustalić, bo dopracowujemy miejscówkę, gdzie te treningi się odbywają. Super. Z newsów jeszcze, znowu Ci się wtrącam, ale wszystko się zgadza. Z newsów jeszcze takich ogólnopolskich będziemy mieli jakąś akcję promocyjną w Warszawie. To też pewnie będzie jako osobny event na Facebooku założony, tam będą wszelkie szczegóły. Natomiast nigdy nie mogę zapamiętać tego parku świętochowickiego. Szczęśliwice. Natomiast jeśli się tam pojawicie lub wasi znajomi, będzie nas bardziej łatwiej znaleźć, bo Warszawa ma już swoją flagę i tam powiewa na treningach flaga, więc oni też mają treningi w niedzielę, też o godzinie 17:00. Więc jeśli macie też znajomych z Warszawy, to w Warszawie Gorillasy również działają i są. Tak jest, czyli tak naprawdę będą już raz, dwa, trzy, cztery miasta. 4 miasta, myślę, że w samym wrześniu będzie ich 6-7 co najmniej, a do końca roku marzy mi się 10 lokalizacji. Super, no 10 lokalizacji, czyli już naprawdę można trenować w każdym miejscu z Polski, w takim przynajmniej większych skupiskach, bo też na Instagramie jak się prowadzi, to mam mało osób tutaj z Gdańska, a mam dużo z Warszawy, z Krakowa, gdzieś tam mnie obserwują. To też zapraszamy. Będą lub planujemy grupy w różnych miastach. Tak, no to zapraszamy serdecznie. Też jeśli chodzi o sam rozwój, to rozwój takich dzieciaków, to od małego dzieciaka między właśnie tam 4-7 lat to najbardziej rozwija się ten układ i nerwowy, i jeśli chodzi o układ tutaj jeśli chodzi o tą stabilizację, takie typowe wzorce. Zobaczycie, że na przykład wasze dzieciaki nawet jakby po tych treningach, nie wiem, coś by się stało, że nie będą trenować przez dłuższy czas, to jak kiedyś im się przywidzi pobiegać i zdobywać medale, to będą znacznie lepsi od rówieśników, niż mogłoby się zdawać. Tak, bo sama dyscyplina sportu jest akurat ogólnorozwojowa i tak. To nie oznacza, że zapisujecie dzieci na drużyny biegów przeszkodowych i one do końca życia będą musiały trenować biegi przeszkodowe. Dokładnie. Jest to po prostu podstawa treningowa, która przyda się każdemu, bez względu na to, jaką sobie dyscyplinę sportu albo pasję sobie rozwiną. Więc... Dokładnie. Cześć, Adi. Cześć, cześć. Tam, co robią dzieciaki, to są wskoki na wysokie opony, muszą wspiąć się na jakąś linę, co rozwijano wszystko. I ręce, i nogi, i brzuch, i plecy. Więc to dziecko się rozwija naprawdę bardzo mocno. Ale tak samo musi czasami przezwyciężyć swój strach, gdzie jest asekurowane na wysokich przeszkodach. I idziemy z rodzicami krok po kroku, lewa noga, prawa noga, lewa ręka, prawa ręka. I okazuje się, że za pierwszym razem był czasami płacz, a za drugim razem ja już to przechodziłam i jest znacznie sprawniejsze to dziecko za drugim razem. To jest często pytanie od rodziców właśnie, czy moje dziecko da radę, bo ono takie, siakie i owakie, każde dziecko da radę, a po dwóch, trzech treningach już śmiga dosyć fajnie, przyzwyczaja się do tego i to też widać elegancko na kolejnych startach naszych rodzinnych w biegunie. Dokładnie. Gdzie dzieciaki puszczane są na dużą trasę, na duże przeszkody z rodzicami, żadnej taryfy jakby ulgowej nie ma tam i radzą sobie doskonale i później wystartują w formułach dziecięcych jakichś biegów, które są formułą towarzyszącą do dużych imprez i dla nich to za mało, no bo oni są przyzwyczajeni do biegania na większych konstrukcjach, na cięższych przeszkodach i na dłuższych dystansach. Tak, no takie największe lęki, z którymi z dzieciakami walczyłem i co było dosyć trudne, to był prosty lęk przed ciemnością, gdzie wchodziliśmy do tuneli, w których nic nie widać, to tam tego się dzieciaki bały, przestały po jakimś czasie, a drugi to jest lęk wysokości. Jak chodziliśmy po domkach takich na bardzo dużej wysokości nad ziemią, oczywiście zabezpieczone z każdej strony, że jakby nawet spadło, to wpadnie w siatkę, i więc nic tam się złego stać nie może. Natomiast mimo wszystko ta wysokość na początku była problemem, dzisiaj totalnie nie jest problemem, więc to pokazuje, że czasami warto przełamać te bariery. Czy też strach przed jakimś ubrudzeniem się. No, tak. nie ukrywamy nigdy i zawsze to rodzicom mówimy, że dzieci po treningu są do prania, kąpania i na pewno nie wracają z niego czyści. Propos tego też poszerzał taką perspektywę. Ostatnio dostałem taki ciekawy tekst i czasami muszę na inteligentne teksty dzieci odpowiadać, bo dostałem taki tekst, ale panie trenerze, czy pan nie wie, że dziewczynki to muszą być czyste? I musiałem jej wytłumaczyć, dziewczynce, dlaczego ona, w jakich sytuacjach warto być czystym, a w jakich sytuacjach no, jest to wręcz niemożliwe. Więc, no, to też jest ciekawe, że można poszerzyć perspektywę, nie? W jakich miejscach warto być taki, a w innych może się też liczy dobra zabawa, bo oni się przy tym bardzo dobrze bawią. Tak, tak jest. Co podsumowujemy? Dobra, podsumowujemy. Wielki finał Run Beach Morning 11 września. Jak wpiszecie na Facebooku Wielki Finał Run Beach Morning, to tam jest link do zapisów, o elektronicznych zapisach. Wystarczy się zarejestrować. Tych miejsc zostało już niewiele, bo Adam mocno to promuje i one się rozchodzą jak ciepłe bułeczki, więc raczej bym nie zwlekał. Medal dla wszystkich na mecie, oczywiście, jeśli ktoś chce pomiar czasu, atrakcje dla dzieci, bardzo fajna rozgrzewka z zumbą. To 1 września o 9 rano, niedziela przy Molo Brzeźnie, Gdańsku Brzeźnie. 15 września wielka otwarta rekrutacja do drużyny Gorillas w Gdyni. Do tego czasu oczywiście mamy normalne treningi i we wrześniu spodziewajcie się kolejnych nowych lokalizacji, jeśli chodzi o Polskę i powoływanie kolejnych drużyn Gorillas. I news, który już tam gdzieś śmiga, jest też wielkie przebudzenie Gorillasów w Iławie, więc serdecznie zapraszamy. Sybilla będzie prowadziła tą grupę razem z Piotrkiem, więc myślę, że będzie bardzo fajnie. Ja myślę, że jeszcze tak podsumowując, to podsumuję w opisie tego live'a, powrzucam linki, żebyście nie musieli tego szukać, bo to wiem, że zawsze jest uciążliwe. A tutaj coś tam wyskoczy powiadomienie, tam to i to jest trudne. Powrzucam Wam linki, żebyście mieli prosto poznajdywać, gdzie się zarejestrować, gdzie znaleźć Gorillasy, żebyście wiedzieli, co polecać swoim znajomym. A nawet jeśli zdarza się tak, że nie możecie znaleźć jakiegoś linka, to śmiało napiszcie, powiedzcie, że tego linka nie ma i że jest ciężko go znaleźć, to wtedy go po prostu będziemy go wrzucać, a dla nas to też jest taki feedback, że rzeczywiście możemy popracować trochę nad tą komunikacją, bo też nam na tym zależy, żebyście nie spędzali czasu na przewalaniu internetu, tylko rzeczywiście przyszli na te eventy. Dokładnie. No, to tyle. Dzięki wielkie za zaproszenie. Dzięki. Widzimy się 1 września. Przy Molo Brzeźnie. Tak jest. Zapraszamy. Zapraszamy. Dobra, no to wszystkiego dobrego. Wrzucasz linki, ja uruchamiam zapisy dla dzieciaków, to takie informacyjne. Tak. I spodziewajcie się w ciągu 24 godzin, że publikujemy wizualizację tego medalu. Medal. Myślę, że będzie fajne. Staram się fajnie zaprojektować. Dobra, jak Wam się spodoba, to udostępnijcie. Tak, dokładnie. I dajcie lajka na profilu twarzowym Grzegorza. Raz, dwa, trzy, Gorillas! To jest dobre, dobra. Trzymajcie się, dobrego wieczoru. Dobranoc. Dobranoc.